Unihokej, tak jak inne dyscypliny sportowe, daje szansę młodym ludziom na aktywne spędzanie czasu. W tym roku, korzystając ze wsparcia polskich sieci elektroenergetycznych w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie, Uczniowski Klub Sportowy Motława w miejscowości Suchy Dąb w województwie pomorskim zakupił nowe bandy okalające boisko do gry. Generalnie dziewczęta trudniej jest zachęcić do uprawiania sportu niż chłopców. Chłopcom wystarczą często cztery plecaki, piłka, dowolna nawierzchnia typu trawa, beton. Już mogą rozgrywać swoje małe mistrzostwa świata, a dziewcząt jakoś nie spotyka się w tej scenerii. Natomiast unihokej jest grą szalenie atrakcyjną. Ten sport staje się taki troszeczkę ekskluzywny. Przede wszystkim, żeby uprawiać bezpiecznie sport, są potrzebne bandy do unihokeja. Bez nich to byśmy nie mogli w ogóle tutaj marzyć o tym, żebyśmy mogli wystartować w jakichkolwiek zawodach czy ruszyć z treningami. Kiedyś, zanim powstał tutaj pomysł stworzenia unihokeja, były bandy drewniane. Bandy drewniane były bardzo niebezpieczne, często dochodziło do różnych kontuzji. Zakup band łączy się z bardzo dużymi kosztami dla klubu, jest to około 20-25 tysięcy złotych. Dzięki dotacji firmy PSE mogliśmy sobie pozwolić na zakup bezpiecznych, certyfikowanych band. W tej chwili dzieci mogą bezpiecznie uprawiać ten sport. Jest około 300 dzieci w naszej szkole, która może korzystać z tego sprzętu. W sekcji unihokeja trenuje w tym momencie ponad 50 dziewcząt. No, wyniki sportowe, no i w tym roku można powiedzieć, że worek medali się dla nas otworzył. Dziewczęta zarówno młodsze, jak i starsze wygrały swoje turnieje gminne, powiatowe, wygrały półfinały wojewódzkie, meldując się w finale wojewódzkim. I mamy też sukces właściwie indywidualny. Nasza kapitan dostała się do kadry Pomorza, do kadry województwa i dzięki temu ma szansę rywalizować no już naprawdę na światowym poziomie. Trenowaliśmy to na WF-ach i na kółku sportowym. Podobało nam się wszystkim i zaczęliśmy trenować, utworzyliśmy drużynę. U nich hokeju najbardziej podoba mi się to, że jest tutaj dużo dziewczyn. W piłce nożnej tego na przykład nie ma. Można trenować w Suchym Dębie i zostać mistrzynią Polski, jeździć na światowe turnieje.